Pieczeniak. Pierwszy komputer na świecie zbudowany przez naukowców na Uniwersytecie Pensylwanii w 1946 roku zajmował całe piętro i ważył blisko 30 ton. Pierwszy komputer IBM PC na półki sklepowe trafił w 1981 roku. Mało kto wówczas przypuszczał, jaką zrobi karierę. Dziś po przeszło 20 latach facet stał się codziennym narzędziem w szkole, domu i w pracy. Liczba komputerów osobistych w Polsce szacuje się na 3,5 miliona, a sprzedaż wciąż rośnie. Mimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w tej dziedzinie, zakup komputera nie jest tanim wydatkiem. Komputer do domu, jeżeli chcemy go wykorzystywać przez kilka lat, to jest przynajmniej 2,5-3 tysiące. Popularnym miejscem zakupu sprzętu komputerowego są oczywiście giełdy komputerowe. Warszawską giełdę komputerową co tydzień odwiedza kilka tysięcy osób. Można to kupić wszystko, począwszy od całych zestawów, a na kabelkach kończąc. Mimo że warunki, w jakich robi się zakupy, są gorsze od sklepowych, zainteresowanych nie brakuje. Ogromny wybór oraz niższe niż w sklepie ceny zachęcają kupujących. Kupuję na giełdzie dlatego, ponieważ nie uważam, że jest to jakieś gorsze miejsce niż w sklepie. Tutaj od pana, ten pan na ogół stoi co tydzień. Mogę uzyskać fakturę, gwarancję, mam zaufanie do tego, że jest to dobre. Już kilkakrotnie miałem tak, że korzystałem po prostu z... reklamowałem te produkty z giełdy i panowie wstrzymowali reklamację, a... ceny są dużo niższe, ponieważ jest to giełda, ponieważ no, nie jestem w sklepie, nie jest ciepło, są takie warunki, jakie są. Giełda komputerowa to doskonałe miejsce dla mniej zamożnych osób. Wiele stoisk na giełdzie kupuje i sprzedaje używany sprzęt komputerowy. Nie wszystkich stać na ciągłą pogoń za nowinkami, więc duża część ludzi woli kupić za mniejsze pieniądze. Sprzęt niewiele ustępuje tym nowinkom, a jest w zupełności wystarczający do ich potrzeb. Trudno uwierzyć, że historia komputera osobistego ma zaledwie 20 lat. W tym czasie technologia komputerowa ewoluowała w niezwykłym tempie. Z każdym rokiem komputery stają się szybsze, mniejsze i tańsze. Gdyby przemysł samochodowy rozwijał się równie szybko, samochód kosztowałby złotówkę, przejeżdżał na jednym litrze benzyny 1000 km oraz zabierał kilka ton bagażu.